zrobimy ekstremalny test najtańszej wkrętarki na świecie. Sprawdzimy sobie, czy Dai Plus będzie w stanie wkręcić wkręty o różnych grubościach i długościach. Zaczynając od 8 cm, a kończąc na 40-centymetrowym wkręcie. Przeprowadzimy test głośności, a za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzimy, do jakich temperatur nagrzewa się wkrętarka. Czy jest w stanie przewiercić sklejkę sosnową sednikami lub wiertłami łopatkowymi. Jeżeli Dai Plus nie da sobie rady w jakimś zadaniu, na przykład nie wkręci wkręta do końca, w grę wchodzi Parkside Performance PABS-P20LiC3. A gdyby on nie dał rady, do gry wchodzi najmocniejsza wkrętarka, jaką posiadam, czyli DeWalt DCD796 z funkcją młotka. Wkrętarka będzie musiała również przetrwać upadek z 2 metrów. Wkrętarka o mocy 21 V kosztowała w zestawie 122 zł. Taniej nie znajdziecie. Przyszło to w tandetnym plastiku. Jestem w stanie bez problemu palcami wygiąć całe opakowanie. Ale to nieważne. Ważniejsze jest to, co jest w środku. A w środku mamy całkiem sporo. W zestawie dostajemy wkrętareczkę Dai Plus z akumulatorem 1,5 Ah, 21 V. Oczywiście w zestawie jest ładowarka. W zestawie dostajemy również całkiem pokaźny zestaw, bity, wiertła oraz nasadki. Jak w tej cenie, jest to całkiem spory zestaw. Tego nie będziemy testować, najważniejsza jest wkrętarka. Wkrętarka ma 45 Nm. Posiada 2 biegi. Jest jedynka i ciężko przełączyć. O, ale mamy również drugi bieg. Nie ma lipy. Pierwszy bieg ma od 0 do 400, a drugi bieg ma od 0 do 1400 obrotów na minutę. Sama wkrętarka trzyma się w miarę fajnie, jest lekka, chodzi w miarę git. Jeżeli chodzi o detale tej wkrętarki, przyklejone byle jak, tak jak możecie zauważyć, nawet nie do końca dobrze jest to przyklejone, ten Dai Plus. Akumulator trzyma się luźno, można nim obkręcać. Ta guma jest przyjemna w dotyku, więc fajnie leży w dłoni. Myślałem, że jak ją zamówię, że przyjdzie jeszcze tragiczniejsza, więc jestem pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o sam wygląd. Wiadomo, jest to cała praktycznie plastikowa wkrętarka, tu mamy wszystko plastikowe, ale zobaczymy, może podoła. Przejdźmy do pierwszego testu. Dajemy na wiercenie, dajemy na razie na drugi bieg i sprawdzamy każdą śrubę po kolei. Na pierwszy ogień leci wkręt 80, grubość 10. Sprawdźmy, czy da sobie radę z wkręceniem. Co? Już? Bateria jest naładowana do fulla, od razu powiem. No bez przesady, proszę Państwa. Dobra, zmieniamy na pierwszy bieg. Full moc. No nie poddawaj się. Okej, okay, dokręciło do końca. Przechodzimy na setkę, grubość 10. ...120 mm, grubość 6. Dokręciło, myślę, że bez problemu. Przechodzimy teraz na 6, ale 160. Dawaj! Poradził sobie. To jest grubość 10, 140. Nie wiem, czy to da radę. Dawaj! Porażka. Niestety Dai Plus wymięk, ale sprawdźmy, czy Parkside da radę. Kurde, ale to już, kurde, ciężko. Parkside wkręcił bez problemu na pierwszym biegu, ale ja miałem problem, żeby utrzymać to. Przechodzimy teraz 180, grubość 8. Zaczęło z tego walić. Lecimy dalej, to ma wkręcić. Wiecie co? Ona chyba wymięknie. Ok, wkręciła tyle. Zobaczmy trochę grubszego. Zaczyna śmierdzieć w środku. Zobaczmy, czy chociaż będzie w stanie wykręcić teraz te wszystkie wkręty, które wkręciła. No tu pięknie. O kurwa, połamała się. Co jest? Co? Koniec testu? Nie pierdziel. Niestety, ale wkrętarka padła.
Patrzcie, jak to jest było przymocowane. I co ja mam teraz zrobić? Nawet się nie skończył test. Nawet nie byliśmy w połowie. Takiego obrotu sytuacji się nie spodziewałem, nie? Sprawdźmy sobie chociaż temperaturę tej wkrętarki. Nagrzała się do 80, 82, więc dosyć gorąca. Jak widzieliście, Die Plus szybko wymięk. Dlatego sprawdźmy sobie na najmocniejszych śrubach, jak poradzi sobie Parkside. To jest dziesiątka 20 cm długi. Jak widzieliście, Parkside wkręcił bez problemu. Sprawdźmy jeszcze jedną. Dziesiątka 260. Ty? Parkside wymięk. Sprawdźmy zatem, czy DeWalt da radę i dokręci to do końca. Aż wykręciło pieniek. Po krótkiej przerwie wróciliśmy do testu. Udało się naprawić wkrętarkę. Ze starej wkrętarki została wykręcona śruba i przełożona do tej. Wykręciła się śruba trzymająca głowicę. Więc myślę, że do poprawy na pewno w tej wkrętarce byłaby śruba. Ten test już zakończymy. Nie ma opcji, żeby tutaj sobie ta wkrętarka poradziła. Test niezdany. Jeżeli chcielibyście, żebym przetestował inne wkrętarki, na przykład zrobił odcinek z testowania Parkside'a albo DeWalt'a, dajcie znać w komentarzu, czy robić taki test. A jeżeli chcielibyście, żebym przetestował coś innego, może być to szlifierka bezprzewodowa, może być to jakaś piła, cokolwiek, zostawcie po sobie komentarz, napiszcie w nim, co byście chcieli, żebym przetestował, nazwę i model, a ja być może to przetestuję. Zanim wkrętarka znowu się popsuje, zrobimy sobie test głośności. Mamy decybelomierz. Widzicie, stuwa. Działa. Każda wkrętarka będzie miała tą samą odległość, pół metra. Najpierw testujemy pierwszy bieg. 80 decybeli na pierwszym biegu. Parkside zdecydowanie głośniejszy, różnica 10 decybeli. Sprawdźmy zatem DeWalt'a. Jak widać, DeWalt tak samo jak Parkside, 90 decybeli. Odpalamy drugi bieg. Pierwsza, Die Plus. Dalej 80 decybeli. Sprawdźmy Parkside'a na drugim biegu. 88 decybeli. Teraz DeWalt, drugi bieg. 91,5 decybela. Czy jak możemy zauważyć, jeżeli chodzi o test głośności, wygrał Die Plus. Jest najcichsza, więc to jest jak najbardziej na plus. Ale gra słów, nie? Daj plus, jak najbardziej na plus. Proszę Państwa, zbliżamy się do 300 tysięcy subów na kanale. Bardzo chciałbym przekroczyć tą liczbę, więc będę mega wdzięczny, jeżeli zostawisz tego suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. A jeżeli chcesz więcej filmów z takimi testami, to zostaw łapkę w górę i napisz taktyczny komentarz. Kolejnym testem będzie test wierteł łopatkowych. Zobaczymy, na którym wymięknie Daj plus. Chyba że zrobi wszystkie, się zaraz okaże. Deskę, na której będzie test. Jest to deska sosnowa, sklejka o grubości 3 cm. Na pierwszy ogień idzie dziesiątka. Dziesiątka dała radę, level wyżej, dwunastka. 12 również poszło, lecimy. 16. Miłe zaskoczenie, dał radę z 16. Czy da radę z 18? Teraz lecimy 20. Padła. Albo padł akumulator. O. Albo się za bardzo nagrzała. Sprawdźmy temperaturę. 86 stopni. Ale spróbujmy, może się schłodziła i kontynuujmy. Nie wiem, dlaczego ona wymiękła. Okej. Padła bateria. Sprawdzimy sobie od razu czas ładowania baterii w tej wkrętarce. W ile godzin nam się naładuje do 100%. Bateria została naładowana. Czas ładowania do fulla. Godzina 26 minut. Myślę, że nie najgorzej. Chociaż jak na 1500 mAh mogłoby być lepiej, tak mi się wydaje. Kontynuujemy test. Trzeba dokończyć otwór. Zobaczyć, czy da radę. 20 zdała egzamin. I ostatnie, 26 mm. Ja pierdzielę.
dało radę. Naprawdę było ciężko, ale przeszło. Żeby było do czego porównać tą wkrętarkę, porównamy ją do Parkside'a. Sprawdzimy, jak on sobie poradzi, czy będzie o wiele szybciej. Najpierw dziesiątka. Ta wkrętarka radzi sobie zdecydowanie lepiej. Jest po prostu miażdży tamtą wkrętareczkę. Okej, lecimy od razu na 26, bo widzę, że nie ma to najmniejszego sensu sprawdzać pod mniejszymi. Ona sobie radzi świetnie w tym teście. Bierzemy od razu największe. Zrobiła otwór bez najmniejszego problemu. A jak temperaturowo? Nawet się nie nagrzała. 33 stopnie. Wiertło już ma o wiele więcej, 65 stopni. Przyszedł czas na ostatni test, mianowicie test sedników. Mamy od 10 do 35. Zaczynamy standardowo od najmniejszego, jest to 10. 10 przeszło bez problemu, teraz 15. 15 przeszła. Jeżeli chcielibyście również testy z akcesoriów, takich jak na przykład sedniki, sprawdzić najtańsze sedniki dostępne w internecie kontra jakieś firmowe, drogie sedniki, zrobić taki teścik. Możemy sprawdzić temperaturę, szybkość wiercenia, czy się szybko tępią, więc dajcie znać, czy chcielibyście ogólnie takie testy. Lecimy, 20 teraz. Ok, będziemy robić na grubość sednika, bo szkoda baterii, żeby zaraz nie padła. Przechodzimy teraz na 25. Jeżeli sednik zagłębi się cały, to zdało test. Teraz 25. Nie daje rady, przechodzimy na pierwszy bieg. Znowu się rozładowała? Chyba znowu padła bateria. Znowu trzeba dać ją do ładowania. A tymczasem sprawdźmy sobie, jak sobie radzi w tym teście Parkside. Poszło bez problemu. Sprawdźmy teraz 25, przy której właśnie wymięk Die Plus. Bezproblemowo. A sprawdźmy największy, czyli 35 mm. Jak widzicie, wkrętareczka za 500 zł daje sobie radę bezproblemowo w tych testach, a Die Plus, która jest za 120 zł, sami widzicie, jak sobie radzi. Akumulator został naładowany, kontynuujemy test. Na wkrętarce mamy założony sednik 25 mm. Na pierwszym biegu dało radę. 35 mm. Jeżeli tu da radę, to będę zadowolony z mocy tej wkrętarki. Sprawdźmy najpierw drugi bieg. Dało radę na drugim biegu wkręcić 35 mm. Tu jestem, szczerze mówiąc, pozytywnie zaskoczony. Zrobimy sobie test uderzeniowy, test upadku. Sprawdzimy, czy wkrętarka przetrwa, upadając z 2 metrów. Od ziemi 202,5 cm do belki. Trochę mi szkoda jej zrzucać, ale test to test. Zrzucamy. Walnęła solidnie. Sprawdźmy. Działa. Okej, dała radę. Raz upadła, zadziałało. Sprawdźmy, czy przy drugim upadku dalej będzie sprawna. Chwila prawdy. Test uderzeniowy zdała bez najmniejszego problemu. Jedyne, co się wydarzyło, jest minimalny uszczerbek na gumie, ale tak poza tym wkrętarka dała radę. Plastik nigdzie nie pękł. Tak się tylko wtrącę. Jeżeli masz jakieś uwagi co do testów, które przeprowadziłem, można by było je zrobić inaczej, lepiej albo jakieś inne testy, napisz mi o tym w komentarzu, a ja wezmę to pod uwagę przy robieniu kolejnych testów. Pamiętajcie, te testy robię dla Was, żebyście mogli sobie ocenić, czy chcielibyście kupić sobie dany sprzęt, czy będzie Wam przydatny, czy nie, czy będzie za słaby, czy za mocny. Wracamy do materiału. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak wkrętarka da sobie radę z najdłuższym wkrętem. Jest to 40 cm, grubość 8. Ale wali z niej. To jest chyba finish, to jest chyba max. Koniec. Nie da rady dalej wkręcić.
i mocno z niej zaczyna śmierdzić. Czy Parkside dokręci to do końca? Dał sobie radę bez najmniejszego problemu. To chociaż sprawdźmy, czy Dai Plus da radę to wykręcić. Nie ruszy. Parkside. Podsumujmy sobie tą wkrętarkę. Jeżeli chodzi o plusy, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to wykonanie tej wkrętarki. Jak na to, że kosztuje 120 zł, nie mogę na nią narzekać. Jest w porządku, okej, jest cała plastikowa, ale jest poręczna, jest dobrze wyprofilowana, fajnie trzyma się ją w dłoniach, ma dwa biegi. Jeżeli chodzi o sam zestaw, widać, że to nie są bity najwyższej jakości, to wszystko, ale jest to w zestawie. Wiele wkrętarek nie ma takich rzeczy u siebie w zestawach. Zazwyczaj jest to sama wkrętarka, nawet bez baterii i bez ładowarki, tak najwięcej firm robi. Tutaj mamy cały pełen zestaw, gotowy do użytku. Poradziła sobie z sednikami, poradziła sobie również z wiertłami łopatkowymi, ale nie przeszła testu wkrętów. Jeżeli chodzi o minusy, potężnym minusem, i to jest chyba największy minus, to jest to, że połamała się śruba mocująca głowicę. To jest na totalnym minusie, bo tak naprawdę wkrętarka po zepsuciu się tego już jest nieużytkowalna, trzeba to naprawić. Być może albo moja była wadliwa, albo została tutaj zastosowana słabej jakości śruba. Kolejnym minusem jest akumulator. Jest to 1500 mAh. Jak widzieliście, do tego testu musiałem naładować ją 3 razy. Myślę, że jest to dramatyczne i bardzo uciążliwe, by trzeba było mieć kilka przynajmniej w zapasie takich akumulatorów. No nie oszukujmy się, jest bardzo malutki. To chyba tyle, bo ciężko mi powiedzieć więcej minusów na temat tej wkrętarki, ze względu na to, że patrząc cenę a jakość, uważam, że jest git. Moim zdaniem, jeżeli nie potrzebujesz profesjonalnego sprzętu, potrzebujesz czegoś do domu, żeby sobie czasem coś skręcić albo coś przykręcić lub rozwiercić, uważam, że ta wkrętarka jest w porządku w tej cenie. Jeżeli chcielibyście więcej testów, dajcie znać o tym w komentarzu. Liczę na wasze zaangażowanie. Zróbmy z tego jakąś fajną serię na YouTubie. Elo!